skuszą. Jak ja zeskoczę? Ja! Nigdy na nartach nie jeździłem. Jak szłeś w tym tłumie, no to się no, przesuwało. No tak, tak. Jak zeskoczyłem, tak od razu i... gleba, nie? I na się wypięła narta, nie? No i tam na górze była taka, jak to się mówi, ośla kozia, ośla góreczka i się ten... I mówi, tam się nauczysz, nie? Taka była... Nie wiem, czy pan wiesz, ten, nie? Dla tych no, początkujących, nie? No to mówię, dobra, tam znów karnet wykupiłem, nie? I taki wyciąg był orczykowy. Ile to było? Z 350 metrów ta górka, może więcej. Ale człowieku, jak stanąłem i się zacząłem rozpędzać, no to ja pierdzielę, to momentalnie prędkość nabiera, no to gleba, nie? No rozpędzisz się, ale trzeba jeszcze zahamować przecież. No dokładnie, ja chyba ze 16 razy się wywróciłem, żeby na dół zjechać, cały spocony, nie? Później z powrotem, no gdzie będzie te narty, już wypiąłem. On mówi, nie, bierz, z powrotem wpinaj i ten orczyk złap. Jak złapałem ten orczyk, to do połowy to ciągnął mnie, zanim się dopiero wyprostowałem. Tam znowu już nikt nie obok tego, bo mi się przeze mnie, bo jak puszczę się, to się przeze mnie przewrócą, nie? No śmiechu było jak nie wiem. No i mówię, jak ja zjadę teraz małe ciche, to jest 1,350 km góra, w dół, nie? Jak ja tam zjadę? 132-3 metry, może dalej i wtedy będzie złoto, po medal dla nas, dla wszystkich, po Florał! Pięknie! Na nartach nie zjadę, nie zejdę tymi buciorami, no nie zejdę, bo to idziesz sztywno. Mówię, ja pierdolę, a wszyscy jadą do góry, a na dół pusto, nie? Ja mówię do tego, co tam przy tym guziku, ty! Zatrzymaj to gówno, mówię. Zatrzymaj. Co się stało? Ja muszę zjechać, mówię, nie? No to znaczy. Wsiadłem. I a ludzie, jak wiedzą, że jak się już coś zatrzymuje, ten wyciąg, to już wiedzą, że albo coś się stało, a jak widzą, że jedzie jeden, jedyny z góry, no to tak patrzą wszyscy na ciebie. I pęka, nie? Gość, muszę zjechać. Ja mam zapłacone tam z powrotem, a nie, że zjechałem, no na tak nie zjechałem, to mam orczykiem, tym krzesełkami zjechać i w dupie. I już widzę na dole ten, stoi plecami odwrócony, nie? Ja drę się, ty! I krzyczę do niego, zatrzymuj to gówno, żebym wyskoczył. Jak tam wlazłem, czy spocony, jakbym zesał. Spocony cały, normalnie płynąłem w tym kombinezonie. Ja pierdziel, ja mówię, no będę miał, będę zapalenia, plus dostanę, mówię, jak nic, mówię, bo przecież no cały spocony, jakbyś wyszedł z sauny od razu na mróz, nie? I tam do tego... Podobno. I do tej wypożyczalni idę i mówię, weszłem i mówię, gościu, ściągaj mi te kalosze, mówię, nie? Bo ja już nie jestem w stanie, mówię. On pojechał ogólnie te czwórką na letnich oponach, bez przeglądu i bez OC. Ja pierdolę, to as niesamowity! Ty wiesz, jak tam się łamie przepisy w Warszawie? Ja wszystkie możliwe złamałem przepisy tam, żeby tylko go nie zgubić, bo jak go zgubię, to ja się zgubię w tej Warszawie, nie? Tam czerwone to trzeba jechać za nim, bo czerwone. A ja mówię, czego ty na czerwony jedziesz? To już wczesne czerwone. Wczesne czerwone, ty rozumiesz? I ty patrzysz, jedziesz tą drogą, a tu raptem tramwaj napierdala, chodzie. Mówię, kurwa, zginę. Ja chłopie, ja cały czas spocony, jak byłem w Warszawie spocony, tak byłem spocony na tym stoku. No mówi, po co mi tam gdzieś jechać, ja z wioski w ten świat, mówię. Przerażony byłem. Chłopie, siadaliśmy o 20 godzinie do kolacji po dwie flachy 07 bolsa. 7 rano ja wstawałem głodny, już idziemy na śniadanie. Tak się dobrze czułem, 07 na łeb, nie? Tak się dobrze czułem. Tu tylko przestąpiłem ten wjazd na podwórko, chłopie, od razu grypa, jak przyjechałem na Pomorze. Tydzień czasu w łóżku chory byłem. Żeby tam przyjął. Jezus! Ja ogólnie to tam byłem za darmo! Za darmo? Za darmo, bo busem pojechałem, wiesz?
I mówię, no bus lekki, no Goodyeara, oponki miałem tam, kurde, fajnie, dobra, ale lekki, no trzeba czymś obciążyć, nie? No co, to będę piachu ładował i zrzucał. No to wziąłem, rzuciłem 10 worków owsa na dupę, nie? Człowiek szedł jak burza wszędzie, nie? Wszyscy się zastanawiali, czy on ma przedni napęd. Ja mówię, co ty, ty? No dobre opony i obciążenie, wyrównałem go i szedł wszędzie, nie? I ten Baca, wiesz jak oni mieszkali, tu murowany był dom, tu był drewniany dom, a pomiędzy była taka przejściówka. Nikt tam nie wiedział, że tam koń był, krowa, świnia. Wilki i rysie. Na przykład to mogło kołysali. To było oboraz z tym z czasowymi domami. I tak pod górę, nie? I ja tam zawsze pod tą górę podjeżdżałem, a niektórzy nie mogli osobówkami i tam na dole stawiali samochody na drodze, nie? I on mówi, długo będziecie? A ja mówię, a co my mamy mówić? To przecież my mamy zapłacone, to chyba możemy tu być, mówię, po pierwszym dniu, tak, nie? No jak to możliwe, że ty tutaj podjeżdżasz, mówi, nie? Jak te osobówki nie mogą podjechać, nie? Naprzód masz napęd? A ja mówię, no nie, ja tutaj sobie wrzuciłem zboża, owsa wrzuciłem. Jakie owsa? Pochnę, nie? No to worek mu otwieram. Ty! Ile chcesz za to? Tu mi do konia, nie? Jak do konia? Gdzie? No tutaj, mówi. Ty mi stąd spylaj, mówi, bo ja nie mogę, obrządku nie może zrobić. Jakiego obrządku? I za nim zakrzaliwa, kurwa, to... Jak to możliwe? Przecież domy wczasowe, a tutaj jest chlewnia, obora i koń. Nie mogę w to wierzyć. Kawał taki ze 160 kilo. Jeszcze tak tyle nie ma słoniny, mówi. Jeszcze tyle nie ma słoniny. To musi być. Tak, 200. 200 dopiero biją. Kabana, nie? To wieko, to było po rzutówce, jak to mówią, nie? Ograbili by. No i ten worek owsa zrzuciłem mu. I mówię, żeby się dowiedział, ile chcę, nie? Tam się później na Zakopańcu byliśmy i się pytam tego takiego z koniem stoi i mówię, a po ile u was jest owiec, nie? On mówi 5 dych, nie? 5 dych to u nas było na Pomorzu za metr. 5 dych, nie? Ja mówię, 5 dych za metr. Jaki metr? Za worek, nie? O ja, gdzie ty interes zrobił, mówię, 5 dych za worek, no to masz, mówię, 500 zł za te 10 worków, na co wrzuciłem, nie? Zawsze wyjdzie, nigdy nie ma. I mówi, tu nigdzie nie ma, nie? Akurat z Mazur ten Kuba pochodzi i mówi, o taki żarty też, nie? No i tak, na ten śniadanie, noż jak w Niemczech, wszystkiego, wszystkiego ponakładane, chcesz, mleko jest masło, jest margaryna, jest drzemy, są wędliny, są bułki, jest chleb, nie? No, ile chcesz, co jesz, to jesz, nie? No to mówię, jeszcze zrobimy sobie, mówię, żeby było tanio, na stok weźmiemy sobie kanapki, zrobimy, nie? No to wzięliśmy... Janusz na wakacjach. Janusz na wakacjach, dokładnie. Człowiek myśli, jak to jest, mówi z tego, wliczone, to robimy kanapki, a Kuba, ten, to robimy, nie? I smarujemy wędlinki, kanapki, zrobiliśmy i na stok, nie? No kanapki w busie były, no to... Minus 20. Minus 20, nie? No to tam 2-3 godziny na tym stoku, to tak jak w lesie, zaraz człowiek głodny, nie? I lecimy, mówię, idziemy do samochodu, nie? Ty, dokładnie, już za bardzo, bo jest tam pis, i tak musisz tam zjeść i tak zapłaci, to tylko 5. Dobra, za bardzo w samochodzie kanapki, no wiesz, wstyd, nie? No przecież... Człowiek głodny, no trzeba lecieć tam coś zjeść, no, ale w międzyczasie, a później obiad tam o godzinie, której tam? Obiad do kolacja. 15 tak, do 17. Od 15 do 18 obiad do kolacja, nie? Coś takiego. No to dobra, idziemy na ten obiad do kolacji. Przynosi wazę, zupę jakieś fajne, tam kwaśnicy zrobiła, nie? No cholera wie, co tam będzie więcej. No to ładuje każdy do talerza i jemy, nie? Po dolewkę trzeba iść. Mówię, no fajna zupka, nie? Ale kurde, tak sobie pomyślałem, przecież powinno być drugie danie, nie? A ten marszałek, ale dobra, jeszcze do tego chleba, nie? I drugą michę, nie? A ona później przynosi, człowieku, na półmiskach kotlety, takie, srakie, takie. Gdzie... No bo tu dwie pójdę. O, ja widziałem jak mu zdenerwował! O, Kuba się... To czego nie mówiliście, że drugie danie jest? Jeszcze tak krzyknął! Ja to myślę drugie danie.
zostanie je. A on już najedzony. Pół chleba zjadł, dwa talerze zupy. I patrz, już choćbyś chciał, to nie może. Tak. Druga akcja. Tatrzański Park Narodowy, nie? Jak my pojechaliśmy tam na te małe, ciche stok, no. I tam na górze, to tam była knajpa, tam był parking, tam były samochody. Ja mówię, no jak oni tam, mówię, dojechali? I tam gdzieś leśną drogą było tego, nie? Ty, mówię, ty fajnie tutaj na górę, to na drugi dzień jedziemy tam, mówię, sobie na górę, mówię, po co na dole samochody zostawiać? Mówię, pojedziemy sobie na górę. No, żeby tam na górę trafić, to tak trzeba było przez wioskę jechać, to co oni nie wiedzieli, za małe były, to nie było wtedy takiego internetu, kurde, że zaraz z telefonu i wbijesz i już tam dojedziesz, nie? Trzeba było szukać tej drogi, nie? No i pisze ten, jest taka droga przez las, ale nie było, kurde, zakazu wjazdu, Tatrzański Park Narodowy. No droga jak droga, no to ładujemy się tą drogą, jedziemy. Moim busem jeździliśmy wtedy, nie? Bo ja tam przecież miałem siedzenia, no i po prostu sprawny był, dlatego jeździliśmy. I ten, i tamtą stronę przyjechaliśmy, fajnie. Leśną drogą jedziesz, to śnieg taki, wąwóz tylko na praktycznie jeden samochód minąć, mówię, albo tylko z przodu ktoś nie jechał, nie, bo tu takie przepaście zaraz są, nie, i te rowy głębokie. Pojechaliśmy tam, tam sobie nasiedzieliśmy się na górze i w tej knajpie najedliśmy się. No i z powrotem będziemy jechać, nie? Z powrotem jedziemy, patrzę, ale ty, ale zakaz ruchu w obu kierunkach. Tamtej strony nie było, a z tej jedź. A marszałek, jak jechaliśmy w te, to jedziemy z powrotem, nie? Ale mówię, ty, dlaczego z tamtej strony nie było, mówię, znaku, nie? Dobra, no, jedziemy, nie? Jacyś tam górale koniem ściągali drzewo, czy coś tam, machają. Ale ty, oni coś machają, nie? A oni machali, bo strasznie przed nami pojechała. Patrolem tym wielkim, tym Nissan Patrol. A on mówi, że tego. Że, no pewnie, że widzowie. To chyba nam machają, bo to tutaj się wszystkim machają, nie? Dwóch gości. A ten warszawiak mówi, nie zatrzymuj się, mówi, jedź, nie? Jak? Tu rów, jak? Mam go staranować, czy pojechać? Nie? Jedź, nie? Dojeżdżam, a ten normalnie rękę na kaburę, na... Ty głupi jesteś. Musimy się zatrzymać, nie? Zatrzymałem się. I mówię, czy co, no małe są dzieci, mogę nie gasić samochodu? Tak, może. Chyba tu helikopterem zalawetują, a jak nie, to nas to niedźwiedzie zeżą. Mówię, nie wiem, mówię, czy wilki, nie? No i rzeczywiście dali nam tylko... ile? 100 zł tylko mandatu dał. Tak, od oka, bo musi coś napisać. Wy myślicie, że wszystko jest dla was, mówi. Wy myślicie, że wszystko dla was.